Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku 6 Europy, czyli co dwutygodniowym programie, w którym omawiamy sobie najświeższe wydarzenia z Championship, czyli drugiego poziomu rozgrywkowego w Anglii. Ja nazywam się Krzysiek Bielecki, a razem ze mną tradycyjnie jest Maciej Łaszkiewicz. Cześć, witam. To już trochę tradycyjnie, w ostatnie odcinki zawsze zaczynamy od ogłoszeń parafialnych, ale to ogłoszenie jest szczególne i wyjątkowe, bo w końcu udało nam się po już trzech próbach w zasadzie wypuścić nasz play of guide, czyli przewodnik kibica po Fazie barażowej w Championship w wersji papierowej. Ten przewodnik możecie zakupić na naszej stronie internetowej, linki znajdziecie oczywiście w opisie. Zachęcamy, żeby się pospieszyć, bo przewidzieliśmy raczej bardzo limitowany nakład. Myśleliśmy, że będziemy mieli problem z wyprzedaniem tego nakładu, tymczasem sprzedaż przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, więc jeszcze troszeczkę ich zostało, ale warto się spieszyć. Także jeżeli chcielibyście mieć taką pamiątkę w postaci papierowego przewodnika, kibica po playoffach w tym sezonie, no. No to jest on w tej chwili dostępny na naszej stronie internetowej. W atrakcyjnym pakiecie, bo dostaniecie też do niego fajne wlepki i opaskę angielskie espresso, także myślę, że myślę, że się opłaca. Maćku jakbyś polecił naszą pracę. Ja znam takich, którzy zamawiają tylko i wyłącznie z uwagi na wlepki, bo są po prostu kapitalne, ale zapewniam, że naprawdę magazyn Play of Guide będzie tak napakowany treścią, że naprawdę to przeraża nasze wszelkie oczekiwania i wyobrażenia na ten moment. Wlepka, która tam się znajduje, There's nothing wrong with a long to jest mój autorski pomysł i została zaczerpnięta przez postać Benato zera z Cheltenham Town, a wspominam o tym tylko dlatego, że właśnie kilka minut temu jak to nagrywamy Cheltenham awansowało do League One, także duży sukces tego klubu no i w przyszłym sezonie będziemy mogli go obserwować na trzecim poziomie rozgrywkowym. Kończąc już te wszelkie dygresje i wszelkie ogłoszenia przejdźmy już do tego co najważniejsze, bo działo się ostatnio w Championship naprawdę dużo no i tytułem takiego, no Obowiązku w zasadzie musimy wspomnieć o tych dwóch ekipach, których w przyszłym sezonie już na drugim poziomie rozgrywkowym nie będziemy oglądać, a mianowicie Norwich City i Watford. No specjalnie długo się ich nie naoglądaliśmy, trzeba przyznać. Tak, to prawda. O Norwich wiedzieliśmy już o tym, że oni wracają do Premier League tak naprawdę kilka tygodni temu, natomiast Watford dołączyło do Kanarków dosyć niedawno, wygrywając z jeden 1-0 w takim meczu, który zadecydował o tym, że wchodzą do Premier League. Tam Ismaila Sar załatwił sprawę, walczył sobie, żeby karny i sam go wykorzystał i w taki też sympatyczny sposób szerszenie nie dołączyli do Nor Norwich. No i co tu dużo mówić, no drużyny które spadły z Premier League wracają do Premier League po roku. E, taki scenariusz Trochę, by można powiedzieć, banalny i oczywisty, i też ten sezon jest na tyle specyficzny, że przerwa między poprzednim sezonem a aktualnym była na tyle krótka, że też te kadry tych dwóch drużyn jakoś mocno nie zostały zmodyfikowane, przez co one po prostu były bardzo silne, jak na Championship. I to też możemy zauważyć w przypadku Beniaminków, na przykład w Championship, czyli mam tu na myśli Wycamp, Coventry i Rotherham, czyli to są też drużyny, które miały bardzo mało czasu na to, żeby się wzmocnić, przez co ich kadr wyglądał wyglądają na dosyć słabe. No i w analogiczny sposób Norwich i Watford to są takie drużyny, które po prostu przewyższały, myślę, że swoim, swoimi umiejętnościami, też doświadczeniem reszty ligowej stawki i do samego końca po prostu pokazywali, że na, to, na ten awans zasłużyli. Norwich idzie po, po mistrza, brakuje im naprawdę niewiele bodaj punktu, no a Watford ma już oczywiście zapewniony awans z drugiego miejsca i też mogą spokojnie już sobie dograć ten sezon, no myślę, że na wielkiej chillerce. Mało czasu i mało też pieniędzy, o tym należy wspomnieć w kontekście drużyn, które musiały rywalizować, czy to z Norwich, czy to z Watfordem, które były gdzieś tam bardzo mocno napędzane tymi środkami z Parachute Payment, które wypłaca Premier League po spadku drużyn z właśnie z Premier League do Championship. Tutaj jest taka, taka ciekawostka, że na tym, że, że Norwich City i Watford awansowały już przy pierwszym podejściu, Premier League zaoszczędziła 83 miliony funtów, bo nie muszą teraz wypłacać Watfordowi dwóch kolejnych rad Parachute Payment, no, w przypadku Norwich to jest jedna kolejna rata. No i warto też wspomnieć, że jeżeli Barnum również awansuje od razu w pierwszym, to w pierwszym podejściu, to kolejne 49 milionów funtów zaoszczędzi Premier League. Także myślę, że kluby Premier League no, bardzo będą kibicowały wisienką w, w tych playoffach. Te pieniądze nie zostaną podzielone pomiędzy drużyny IFL w ogóle. To będzie rozdział tych kwot z tego niewypłaconego parachute payment podzieli się pomiędzy wszystkie 20 klubów e, angielskiej ekstraklasy. O, to jest dosyć duża e, wojna gdzieś tam teraz e, w środowiskach angielskich. E, EFL nie chce się na to zgodzić. E, generalnie temat tych e, spadachronów to jest e, dosyć, e, dosyć kontrowers kontrowersyjna kwestia. E, no i nawiązuję trochę do tego pytanie Marcina, który zapytał się na Twitterze, jaka jest szansa, że w przyszłym sezonie Spadkowicz z Premier League znowu zdominują Championship. E, no i trzeba obiektywnie przyznać, że ta szansa jest dosy dosyć duża, zwłaszcza, że Wciąż nie, będzie, nie wiemy, jak będzie wyglądała przyszłość piłki nożnej na wyspach, jeżeli chodzi o to, czy będą na stadiony mogli wchodzić kibice, a jeżeli znowu spadną ekipy, które będą miały taką przewagę finansową, no oczywiście tak będzie, no to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy oglądali kolejny sezon, w którym trzy główni, trzej główni zainteresowani awansem będą spadkowicze z Premier League. Co mamy w tej chwili? Sheffield, mamy Fulham i będziemy mieli West więc to są ekipy, które z takimi kadrami, jakie mają w tej chwili w Premier League, spokojnie mogą wygrać Championship w przyszłym sezonie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. No nie wiem, czego się spodziewać po Sheffield United, bo oni nas dwukrotnie zaskoczyli. W tym sezonie nas zaskoczyli zdecydowanie na minus, natomiast w poprzednim sezonie zaskoczyli nas na plus, więc y, jakoś to jest taka trochę nieprzewidywalna drużyna. Zobaczymy w ogóle, jak oni będą wyglądać, czy jacyś piłkarze odejdą. Ostatnio czytałem, że Sander Berge to jest chyba taki zawodnik, który powinien grać jednak trochę w wyższym poziomie niż Championship, ale być może zostanie w tej drużynie i, i z tego względu też Sheffield będzie miał dosyć dużą przewagę nad resztą. No, West Brom ma potencjał na to, by z powodzeniem zostać taką dużą jojo trochę i, i awansowywać, spadać, no taką dużą, którą trochę teraz jest Norwich. No, a Fulham, Fulham, podobny scenariusz jak niedawno, gdy oni spadali, czyli część zawodników pewnie odejdzie, część pójdzie na wypożyczenie, a część zostanie i ta ci piłkarze, którzy po prostu zostaną, no to będą na tyle też myślę, że umiejętnościami wyróżniać się w Championship, aby Dakota też dosyć prędko. Liczyli się w walce o powrót do Premier League, i to jest taka trochę odwrócona tendencja, bo jednak w kilku zeszłych sezonach mieliśmy taką sytuację, że jednak kluby, które spadały z Premier League, jakoś miały ogromne problemy w Championship, bo dużo się mówiło o tym, że jednak kluby, które spadają z Premier League, muszą być dobrze zarządzane, żeby szybko wrócić do, właśnie do Premier League, a też nie zawsze to było jakąś taką tutaj Często spotykaną praktyką, jednak to zarządzanie klubami kończyło się niekiedy nawet spadkami bezpośrednimi do Ligue 1. Takimi błyskawicznymi, w, w praktycznie jeden, z dwa sezony z Premier League do trzeciej ligi. Więc widać po prostu, że coś się zmienia, i wydaje mi się, że tak jak już też trochę zauważyłeś, brak kibiców na stadionach może mieć tutaj pewien wpływ na to wszystko, ale przede wszystkim to, że jednak ta różnica finansowa między Premier League a Championship cały czas się wzra cały czas wzrasta, w ogóle. Pominął nas temat Superligi, ale nie mam w ogóle ani przez chwilę ochoty na ten temat rozmawiać. Także na szczęście skupiamy się na Championship i, i ten, to zagadnienie rzeczywiście z z Premier League jest bardzo ciekawe i z ogromnym zainteresowaniem będę śledził to, jak Sheffield no i chyba też West Brom i Fulham będą się spisywać w przyszłym sezonie. No tak, Championship to jest nasza własna superliga, to już sobie gdzieś tam w kręgach twitterowych ostatnio ustaliliśmy i cieszymy się, że tak pozostaje i wiemy, że to będzie jedyna superliga, która gdzieś tam będzie. będzie nam towarzyszyła w najbliższym czasie. Kończąc niejako wątek tych już świeżo urpieczonych beniaminków Premier League, mogę tylko zapowiedzieć, że w tym naszym przewodniku, o którym już wspomniałem, znajdą się duże teksty poświęcone właśnie Norwich i Watfordowi, aczkolwiek Langer na Twitterze pyta nas jakie są najistotniejsze zmiany w tych drużynach względem tego momentu, gdy ostatnio spadały do Championship. Mowa tutaj o Norwich oczywiście i o Watfordzie. Może Maćku tak po jednej, po jednym elemencie z każdej drużyny, bo szerzej ten temat rozwiniemy właśnie na papierze. No to jest bardzo dobre pytanie, bo i rzeczywiście, gdy już ogłosiliśmy, że awansują do Premier League po jednym roku tylko w Championship, no to wiele oczywiście tutaj komentowało, że no tak, no to wracają do Premier League, żeby potem zaraz znowu wrócić do Championship. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że Norwich jest trochę silniejszą drużyną niż w gdy ostatni raz awansowywali do, do Premier League, mają przede wszystkim trochę silniejszą defensywę, no bo stracili mnóstwo bramek w Premier League. Wcześniej w Championship też stracili dużo bramek, bo to było około 50 kilku bramek. W tym momencie mają na swoim koncie tylko 33. Stracone gole. Duet w obronie Grant Hanley i Ben Gibson wyglądają naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No z boku też mamy wybitnych piłkarzy, bo na prawej obronie Max Arons. na lewej niedawno przyszedł Grek Dimitris Gyanulis. Jeżeli on dostał czerwoną kartkę i był zawieszony. To wszedł z kolei Szawiecki Quintilla, który strzelił gola. Więc generalnie obrona wygląda w Norwich bardzo dobrze. I myślę, że to jest taka główna zmiana u nich, bo atak, no, wciąż jest taki sami wciąż jest świetny, temu póki Emiliano Błędia, no i tam gdzieś też jest Todd Cantwell, tam gdzieś jeszcze też jest Przemek Płacheta, ale to już jest inny temat. Natomiast Watford, no Watford to jest drużyna, która myślę, że też jakoś mocno się nie zmieniła, bo z ich składu odeszło kilku ważnych piłkarzy, ale też nie na tyle ważnych, żeby tutaj miało to jakiś wpływ na ich losy w tym sezonie. No myślę, że te główne tutaj transfery Abdoulai i Etienne Capoue, przy czym Etienne Capoue po prostu odszedł po jeszcze po Zagranie pół sezonu w barwach Watfordów w Championship. No a tacy piłkarze jak Deulofeu, Pereira czy Janmat no to myślę, że byli tutaj bardzo łatwo mm, można było ich bardzo łatwo zastąpić. No i tak tutaj sobie jeszcze prześledziłem po prostu drogę Watfordu przez ten sezon i Watford w tym, w tym sezonie spadkowym, gdy oni już spadli, gdy już było wiadomo, że nie utrzymają się w Premier League no to wydali takie oświadczenie czyli Gino Pozzo i Scott Duxbury, e, czyli prezes Hotfordu. E, pisali w tym oświadczeniu, że w sporcie zawsze należy się zmierzyć z rozczarowaniami, ale reagowanie na te rozczarowania jest tym, co tak naprawdę nas definiuje. I tutaj trzeba przyznać, że Watford przez cały ten rok bardzo dobrze reagował, bo oprócz tego, że nie wyprzedał się jakoś bardzo mocno, to też wprowadził kilku młodych piłkarzy. Mam to na myśli głównie João Pedro czy, czy, nie wiem, Bena Wilmota. Też trzeba sobie powiedzieć, że zwolnienie Wladimira Iwicia wyszło im na dobre, bo z perspektywy czasu, no nie jestem pewien, czy, czy z tym szkoleniewcem osiągnęliby taki sukces, a a zatrudnik munioza, który zaczynał ten sezon jako menedżer Dynamo Tbilisi, a kończy go z awansem do Premier League, to jest na pewno jedno z największych objawień tego sezonu i, i ruch jak najbardziej na no plus zareagowali pozytywnie i Watford naprawdę wygląda no, na bardzo dobrą drużynę. Końcówka i wykonanie fenomenalna, więc myślę, że mogą w Premier League trochę zamieszać. Mogą zamieszać i przy Xisco może nie będzie konieczności, żeby Kike Sanchez-Flores ratował sytuację w Premier League, bo takie sugestie tutaj też gdzieś się pojawiały ostatnim cza ostatnimi czasy. A wracając do, do samego tematu, to jeszcze kończąc ten wątek, to Troy Dini ostatnio wypowiadał się w bardzo, w bardzo, w samych superlatywach odnośnie... Sisko e, Także no, pokazuje to tylko i wyłącznie, że jest to naprawdę menedżer, który, który robi dobrą robotę. E, co ciekawe on nie ma w ogóle uprawnień w tej chwili, żeby pracować w Premier League. Dopiero teraz na szybko gdzieś tam robi te wszystkie licencje, żeby, żeby móc poprowadzić drużynę na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym. E, no, wiemy oczywiście, że to nie będzie żaden problem i on będzie mógł poprowadzić Watford w Premier League, e, więc, e, więc to tylko tak w ramach e, małej ciekawostki. E, już naprawdę kończąc, ale musimy też to poruszyć, bo mieliśmy wiele pytań o Odnośnie Fantazy Premier League. Cały czas nawołuję do włodarzy Championship, żeby stworzyli podobną grę, bo chciałbym sobie pograć w jakąś normalną, licencjonowaną wersję Fantazy Championship. Aczkolwiek póki co mamy tylko porządne FPL, więc odnośnie tego będziemy się odnośnie tego będziemy się tutaj wypowiadać. No to co, po dwie opcje z Norwich i dwie opcje z Watfordu. Ja może zacznę. Wiadomo, że Norwich to są, to są kwestie tych piłkarzy, którzy są zawsze. No ale oprócz tego Maciek wspomniał o tej obronie, więc i Max Arons, on co prawda nie gwarantuje aż tylu bramek w tym sezonie, aż tylu punktów bramkowych, że tak powiem, goli i ases, co, co w poprzednich latach, ale jest na pewno ciekawą opcją, bo Norwich też zaczął dostarczać czyste konta, więc to jest na pewno dodatkowy benefit. No i może któryś, któryś z pomocników, no wiadomo, że Mibuendia będzie dosyć oczywistym typem. No jeżeli w ogóle Mibuendia zostanie w, w Norwich i też jeżeli Max Aaron zostanie w Norwich, ale zgadzam się jak najbardziej z tobą, że jeżeli Norwich będzie miał jakiegoś obrońcę za 4,5, no to myślę, że jak najbardziej można tutaj śmiało się o niego pokusić, a z Woodfordu no to chyba Ismaila Sar to jest zawodnik który trochę rozczarował gdy był w Premier League i to jest taki trochę piłkarz jednego meczu. Ja to wielokrotnie powtarzam, bo tak naprawdę tylko się przedstawił w tym spotkaniu z Liverpoolem, a po, przez większość sezonu był zupełnie niewidoczny. Natomiast Championship po prostu wszedł na, na taki już swój optymalny poziom, i jeżeli będzie kontynuował swoją bardzo dobrą grę w Premier League, to jest też bardzo fajna opcja do fantazy Premier League. Jeżeli dadzą mu jakąś cenę, nie wiem, 5,5, no może nawet za 6-6 milionów, to będzie też spoko opcja. No i wieczny trade -in, nie? który mimo, że pół, se, pół sezonu. Był kontuzjowany, pół sezonu nie grał, to bodajże 10 goli w Championship nastukał, więc to naprawdę są całkiem przyzwoite liczby. Także legendę Łotworu na pewno możecie rozważyć w swoich składach w Fantazy Premier League. O tym na pewno jeszcze będą opowiadali chłopaki w Hot or Not, czy to podsumowując ten sezon, czy zapowiadając kolejny. Także na pewno jeszcze się o Fantazy nasłuchacie. A my powoli kończymy już temat Beniaminków, bo mamy jeszcze wiele do, do opowiedzenia, a tym kolejnym tematem będzie to, kto uzupełni te grono, kto dołączy czy do Norwich i Watfordu jako trzecia drużyna, oczywiście przez playoffy. Tutaj od razu zapowiem, że szerzej o tych drużynach będziemy pisali oczywiście w naszym przewodniku, którego będę lokował tutaj co trzy zdania, mam takie wrażenie, ale uwierzcie mi, że warto. No ale w kilku słowach możemy sobie przelecieć przez te cztery drużyny, bo wiemy, że będzie to Brentford, będzie to Barnmuth, będzie to Barnsley i jedyna drużyna nie na literkę B, czyli Swansea. No Maćku, wiem, że serce kieruje za Swansea, ale myślę, że rozum wskazuje inne. Faworyta. No to będą na pewno bardzo wyrównane baraże. Takie mam wrażenie, że jednak te drużyny są w takich momentach jakby swojego sezonu. Że te potencjalne lepsze drużyny, które przez większość czasu dziś były w czubie tabeli, czyli Brentford i Swansea, znajdują się teraz w lekkim dołku, a z kolei te drużyny, które gdzieś tam przez dłuższy czas szukały swojej formy, czyli Bournemouth i Bunsey, teraz są na fali, teraz są na topie i mają naprawdę świetne serie, więc mam po prostu takie poczucie, że to może być emocjonujące bardzo widowisko. Mamy kilka spotkań, które wydaje mi się, że zapowiadają się naprawdę znakomicie. Też mam takie wrażenie, że największa presja spoczywa w tym momencie na Bornów i na Brentford. Z tego względu, że Brentford jednak no znajduje się w takiej sytuacji już drugi raz, drugi sezon z rzędu. W zeszłym sezonie oni dotarli do finału, który przegrali. Wcześniej też mieli ogromną szansę na to, żeby awansować bezpośrednio, ale dwie porażki w dwóch ostatnich kolejkach pozbawiły ich tej możliwości. Więc na pewno presja na nich rośnie cały czas i myślę, że wszyscy związani z klubem no, przeżywaliby naprawdę ogromne katusze, gdyby się okazało, że znowu nie udało się awansować do Premier League. Z kolei na spoczywa taka presja, że jeżeli oni nie awansują, no to prawdopodobnie czeka ich kolejna wyprzedaż, bo no, spodziewamy się tego, że jednak ta drużyna nie będzie w stanie zachować no nie będzie mogła po prostu zachować taką kadrę w takim kształcie, jaki jest obecnie. Czyli no, piłkarze jednak, którzy już są sprawdzeni w Premier League, myślę, że kolejni piłkarze będą po prostu z tej drużyny odchodzić, więc na nich też presja jest całkiem spora i też ta presja jest nawet dosyć, dosyć dużo na Słonzi, ponieważ oni też w zeszłym sezonie już grali w playoffach. Wtedy weszli tak trochę rzutem na taśmę, dosłownie w ostatnich minutach sezonu regularnego. Więc hmm. w tym roku, mając też na względzie to, że oni przez większość czasu, przez większość sezonu znajdowali się w pierwszej szóstce, a nawet w pierwszej trójce mieli ogromne szanse na to, żeby awansować bezpośrednio, to też myślę, że ta presja tam jest i e, mają na pewno z tyłu głowy to, że jeżeli e, nie awansują po takim sezonie, po takim dobrym sezonie, no to będzie to na bardzo, bardzo, ale to bardzo zmarnowana okazja, więc no, wychodzi nam, że Banzy jest, e, jest takim czarnym koniem i taką drużyną, która myślę, że może tutaj pokusić się naprawdę o ogromne e, Oganą niespodziankę. No na Barnsley presja jest na pewno najmniejsza, bo to, że oni znaleźli się w tych play-offach, zmieniając trenera w trakcie sezonu i jeszcze w dodatku, biorąc pod uwagę to, jak skończyli poprzedni sezon, to jest naprawdę bardzo świetna historia. I jeżeli oni by awansowali, to, to będzie sezon, który będzie się wspominał w tym klubie już prawdopodobnie do końca świata. Aczkolwiek ja skupię się tutaj na innej drużynie, mianowicie na Brentford, bo miałem okazję obejrzeć ostatnio dwa spotkania. Brentford, to przeciwko Barnów i to dzisiejsze, w którym grali z Rotherham. Oni z Barnów zaczęli fatalnie. Tam podopiecznik Jonathana Woodgate dominowali w tym spotkaniu i paradoksalnie wszystko zepsuło się w momencie, kiedy Pontius Jansson wyleciał z boiska z czerwoną kartką i Brentford zaczął grać w dziesiątkę. Swoją drogą Pontius powinien dostać trzy czerwone kartki w tym spotkaniu i dopiero za, za trzecim razem sędzia wyrzucił go z boiska, więc po raz, się. Po raz kolejny Prosimy o VAR w Championship, bo tak, tak jak mówię, to była już trzecia czerwona kartka, którą zawodnik The Beast powinien otrzymać. E, aczkolwiek oni dopiero po, po jego czerwonej kartce zaczęli grać. E, Brian Bemo rezerwowy strzelił, e, strzelił bramkę zwycięską e, na 1 do 0 i oni w tej, w tej końcówce grali naprawdę świetnie. Z Rotterdam również Brian Bemo wpisał się na listę strzelców, e, więc ten e, ostatni człon z tego tercetu BMW pokazuje, że on nie zapomniał, jak się, jak się trafia do bramki. Z ten sezon znacznie gorszy niż poprzedni, aczkolwiek wciąż. Na, na dosyć przyzwoitym poziomie. No, z Rotterdamu nie zagrali naprawdę na 50% możliwości. Jedyną osobą, która tam walczyła i która się starała to był Ivan Toni, który goni te 30 bramek w sezonie i cały czas stoi na tych 29 i nie może się ruszyć w dalszym kierunku. Zrobiłem sobie też taką... Wyliczyłem mini tabelę z tych drużyn czterech, które, aw które awansowały do playoffów, jak one grały bezpośrednio. No i Brentford zaliczał, zaliczyło tam najlepszy wynik, to 11 punktów zgromadzili, a drugie miejsce już w tej chwili nie pamiętam. Na drugim miejscu było chyba Barnumów miał 8 punktów. Więc Brentford wychodzi najlepiej, jeżeli chodzi o takie czyste, czyste pojedynki na papierze. I wciąż myślę, że jeżeli nie zje ich faktycznie presja, to oni będą faworytem, faworytem do wygrania tych playoffów. No, ale w rywalizacji barażowej wiemy doskonale, może zdarzyć się wszystko i to, to nie będzie na pewno, tak jak Maciek już wspomniał, jed, to nie będą jednostronne spotkania, będzie się działo naprawdę dużo, także bądźcie z nami i śledźcie to, co dzieje się, to co będzie działo się w tej rywalizacji barażowej. A myślę, że na tym możemy już sobie postawić kropkę, bo jeszcze o playoffach będziemy mówili tyle, że zdąży nam się już znudzić, a nie nudzi nam się walka o utrzymanie w championship i muszę wam szczerze przyznać, że to jest temat, na który z Maćkiem czekaliśmy najbardziej Bardziej i przed nagraniem rozmawialiśmy sobie tutaj, że musimy odbędnić te dwa pierwsze tematy, beniaminków i playoffy, żeby skupić się na tym, co, co interesuje nas w tym momencie najbardziej, czyli walka o utrzymanie w Championship, którą chyba można skwitować jako wyścig żółwi, chociaż myślę, że żółwie są dosyć dynamicznymi zwierzętami, patrząc, porównując do tego, jak punktują w tej chwili piłkarze Rotherham czy Derby Kanti. O i tak, zrobiłem sobie takiego screenshota z dosłownie ostatnich minut, tej ostatniej kolejki w Championship jak wszystkie drużyny od 19 miejsca w dół przegrywają swoje mecze i to przegrywają sromotnie, bo na przykład Huddersfield dostało 2 do 5, więc generalnie rzeczywiście jest to wyścig żółwi, tutaj nie obrażając za bardzo żółwie no i wygląda to naprawdę wciąż emocjonująco, wbrew pozorom bo Derby County tutaj jest taką drużyną, która zupełnie nie pasuje to można wskazywać impostora, który jest wokół tych drużyn i kompletnie w ogóle nie pasuje do, do całego tego zestawienia, czyli do Huddersfield Drodrham Sheffield Wednesday i Wycombe, No a mimo wszystko derby jest w tak trudnej sytuacji, że oni cały czas biją się to, o to utrzymanie i mają ogromnego farta, że nikt z tych drużyn, które są za ich plecami nie jest w stanie ich wyprzedzić. Bo z takim dorobkiem punktowym w zeszłym sezonie oni byliby prawdopodobnie już dawno wyrelogowani do, do Ligue 1. I jeżeli sobie w ogóle patrzę na te drużyny, które powiedzmy, że walczą o, te, o to utrzymanie, chociaż no walka jest rzeczywiście tutaj niezbyt no, nie stoi na jakimś bardzo wysokim poziomie, to wbrew pozorom wydaje mi się, że Sheffield Wednesday znajduje się w dobrej dosyć sytuacji, bo oni tracą do Derby County cztery punkty, natomiast troszeczkę się ogalnęli za darem na mura. W sumie wygrali tylko trzy mecze, ale fatalna postawa od Derby i Rotherham, które generalnie mają naprawdę dosyć spore tutaj serie meczów, nawet nie, że bez zwycięstwa, tylko po prostu serię porażek, stawia ich w takim pozycji, że mają w miarę, w porządku formę i mają taki mecz z Nottingham, który jeżeli wygrają, to będą tracić do derby jeden punkt, a w ostatniej kolejce mają mecz bezpośredni właśnie z derby. Jeżeli to będzie mecz decydujący o tym kto spada, a kto zostaje w Championship, no to fuch, nic, tylko upcić popcorn nie siadać i oglądać po prostu. No ułożyło się to niesamowicie. Jeżeli to faktycznie stanie się meczem o utrzymanie, to to będzie jeden z najciekawszych spotkań, jedno z najciekawszych spotkań tego sezonu i tutaj nie możemy mieć co do tego żadnych wątpliwości. Przeglądając tak sobie sytuację w tej tabeli Championship, no to możemy już tak raczej z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że Hadersfield, który zajmuje 20 miejsce, jest w tej chwili bezpieczne i utrzyma się w Championship, bo żaden żółw nie będzie w stanie już wyprzedzić. Wickham Wanderers z, z całą sympatią dla tych, dla tych piłkarzy, ale no też już raczej zostało zrelegowane, a tam są oczywiście matematyczne szanse, bo tracą w tej chwili 6 punktów do Derby County, i myślę, że to i tak jest ogromny sukces tej drużyny, że oni na dwie kolejki przed końcem nie są jeszcze oficjalnie w League One. Tutaj warto też podkreślić wspaniałą historię Adebayo Akinfenwy, który w jednym z ostatnich meczów zdobył tą zwycięską bramkę w doliczonym czasie gry z rzutu karnego. To była w ogóle komiczna sytuacja. David Stockdale, golkiper Wanderers, strzelał takim dziwnym wolejem, nabił tam, nabił tam, wydaje mi się, że, w tej, że był to Palmer, że nabił Palmera z Bristol City na rękę. Może nabił to jest za wiele powiedziane, bo on tą rękę po prostu wystawił. No i do piłki podszedł Adebayo Akinfenwa, strzelił swojego pierwszego gola w tym sezonie Championship i w ogóle pierwszego gola w Championship 20 lat po debiucie w tej lidze. E, także genialna historia tego sympatycznego piłkarza. E, no, będziemy wspominać na pewno z, dużym, e, z dużą sympatią i z, z tym, że zostawili po sobie naprawdę pozytywne wrażenie, bo drużyna z taką kadrą i z tak małym budżetem e, broniła się naprawdę dzielnie. E, no, na pewno tak dobrego wrażenia nie robią na nas piłkarze Derby Kanty i Rotterham, chociaż e, jeżeli mam być szczery, to dla De Miller czuję naprawdę dużo, duże współczucie, bo oni w ciągu ostatnich 17 dni rozegrali 7 meczów. Teraz do kolejnego spotkania, które będą rozgrywali ze Swansea, w sobotę mają 3 dni przerwy i oni od tych 17 dni, od 10 kwietnia nie mieli ani jednej 3-dniowej przerwy. Ich maksymalna przerwa w tym czasie z... a Maciek mnie tutaj poprawia, że z Blackburn grają piłkarze Rotterham, oczywiście Derby Canty gra ze Swansea i źle, źle spojrzałem, aczkolwiek Kolwiek najważniejsza jest tutaj ta przerwa, którą będą mieli, bo to będą trzy dni, czyli czas, żeby sobie troszeczkę odpoczęli. Wspomniałem już o tym spotkaniu z Brentford. Oni po 25 minutach tego spotkania wyglądali, jakby już nie mieli siły. I tutaj absolutnie nie ma im się co dziwić, bo no, żadna drużyna nie jest gotowa na taki e, hardkorowy scenariusz, na, taki, na tak napakowany meczami kalendarz. E, no a co dopiero zespół z Championship, który tych meczów i tak w sezonie ma bardzo dużo i który tą kadrę ma no wciąż dosyć ubogą. To jest Beniaminek. E, to jest drużyna, która e, jest takim klubem jojo, ale pomiędzy League One a Championship. Tam bodajże w ostatnich e, czterech sezonach były dwa spadki i dwa awanse, więc e, to jest... E wręcz podręcznikowe wyjaśnienie tego terminu yo-yo klub. No więc generalnie sama, sama kwestia Roderham, oni grają źle, grają słabo, aczkolwiek to że, to, że oni mają taki kalendarz to sprawia, że kibicuje im w tej walce o utrzymanie. Tak, dokładnie, oni też trochę kibicuje i jest mi strasznie szkoda, bo zostali skrzywdzeni trochę nie z własnej winy, bo jednak nagromadziło na się trochę tych meczów zaległych z uwagi na, na koronawirusa. No i tak naprawdę Pollard musi tam rotować a ma do dyspozycji bardzo wąską kadrę i to jest zupełnie nie, niewygodna sytuacja dla niego, tak jak już mówiłem wcześniej Roderham i, i Wykamp to są raczej takie dwie drużyny, które mają najsłabszą, najsłabsze kadry w ogóle w całej Championship, więc Roderham naprawdę no, wychodzi za na każdy mecz z ogromną wolą walki, ale gdzieś tam te baterie im starczają naprawdę na no, niewiele czasu, zaczynają dodatkowo jeszcze ich tropić kontuzję, bo w tym ostatnim meczu już nie wyszedł Matt Olusunde oraz bramkarz Victor Johansson, który naprawdę bronił fenomenalnie w tych w ostatnich kilku meczach. Tak naprawdę, gdyby nie on, to oni by przegrywali te mecze myślę, że trochę wyższym, wyższą różnicą bramek, a przegrywali je tak naprawdę tylko jedną bramką. Bo tak jak już mówiłeś, z Brentwą przegrali 0 do 1 po golu Brianem Bemo, z Banzis przegrali też 0 do 1 i to była bardzo pechowa porażka, ponieważ tam szybko Banzis strzeliła gola po porzucie z autu swoją drogą asystą Michała Helika. No i ta, ta bramka ustawiła mecz. Wiemy dobrze, że Banzis umie się bronić. Rotherham naprawdę dużo miało okazji do tego, żeby strzelić gola, ale nie wykorzystało ani jednej. Wcześniej z Middlesbrough z kolei udało im się strzelić gola na początku, ale chwilę później Matt Crooks dostał czerwoną kartkę no i to spotkanie już zaczęło się układać pod dyktando Middlesbrough, które po prostu odrobiło tę jedną bramkową stratę i wygrało 2 do 1. Z Birmingham z kolei też przegrali jedną bramką 0 do 1, ale ten gol był stracony dopiero w 88 minucie, więc też bardzo blisko byli jednego punktu, który już tak naprawdę zbliżałby ich do derby na 3 oczka i mógłby zmienić sytuację diametralnie, i to wszystko byłoby naprawdę jeszcze w ich rękach. Mają spotkanie z Blackburn u siebie, potem ten jeden zaległy mecz z Luton Town na wyjeździe i kończą sezon wyjazdem do Cardiff. To są takie trzy mecze. W których równie dobrze gdzieś mogą zdobyć jeszcze trzy punkty, ale równie dobrze też mogą te trzy mecze przegrać, bo te drużyny tak naprawdę już o nic za bardzo nie grają. Cardiff jest w tym momencie na ósmym miejscu, Luton na 11, a Blackburn na 15, więc to tylko są dla nich kosmetyczne zmiany, czy oni skończą sezon na tam 15, czy na, na 13 miejscu. Natomiast dla Lalehan to będzie naprawdę bardzo ważny jeden, drugi i trzeci mecz. No a jeżeli miałbym jeszcze coś powiedzieć o derby, no bo no mówimy o derby w kontekście. Tekście walki o utrzymanie, no to jest kuriozalne, bo jednak ta drużyna, myślę, że przybywa im tyle problemów, ile w ogóle przebywa kilogramów Runejowi. Mam takie wrażenie, że jeszcze się gdzieś tam łudziłem, że może Runej jednak odwiesi, jednak weźmie z powrotem swoje trampki, swoje korki i założy i wyjdzie na boisko, no, ale patrząc na jego kondycję fizyczną, już tutaj za bardzo nie krytykować, jakoś go nie chce, no ale już to chyba jest totalnie zaprzepaszczone i Runej dwa tygodnie temu w ogóle zapewniał, że jest na 100% pewien, że Derby się utrzyma i to jest już taki cytat, który kibice Derby generalnie przy przy każdej możliwej okazji i, i boją się bardzo o to, że to jest jeden z tych cytatów wypowiedzianych w niewłaściwą godzinę, w niewłaściwym miejscu. I, to, i cała ta historia potoczyła się w niebezpiecznym kierunku dla, dla baranów. No, a to ich ostatnie mecze, naprawdę bardzo przykro się na to patrzyło, bo z Birmingham wyszli na prowadzenie, ale to prowadzenie było zupełnie niezabezpieczone nie przez nich. Birmingham tak naprawdę robiło sobie w tym meczu, co chciało Lukas Jutkiewicz u dwa gole. No można się było na to przygotować, jeżeli grasz przeciwko Birmingham. I nie jesteś w stanie pokryć Lukasa Jutkiewicza przy dośrodkowaniu, przy wysokiej piłce, no to nie można się spodziewać tego, że, że, że wygrasz spotkanie. I podobna sytuacja w meczu z Preston, który przegrali aż 0 do 3. Rozmawialiśmy sobie o Preston w zeszłym podcaście, że to jest taka drużyna, która generalnie gra słaby sezon, że ma tymczasowego menedżera, że tam nie za dużo się dobrze dla nich układa, a mimo wszystko są w stanie wyjść na boisko i zagrać z Wajna Runa ja także że mam trzy gola, nie tracą żadnych, nie tracą żadnej bramki i, i wygrywają mecz, zdobywają trzy punkty, a derby jest w coraz gorszej sytuacji. Więc wygląda to na nich naprawdę dramatycznie. Jak myślisz, Krzysiek? Czy derby, czy Rotherham? No, chciałbym, żeby to było derby, kanty mimo wszystko, bo gdzieś tam bardzo nie podoba mi się to, jak, jak Wayne Rooney prowadzi tę drużynę w, w końcówce tego sezonu. Analizując chociażby ten mecz z Birmingham City, mieli remis po bramce Lukasa Jutkiewicza. Ten remis nie dawał im zupełnie nic. A mimo to Wayne Rooney czekał do 75. minuty z jakimikolwiek zmianami i wprowadził Maxa Berda i Louis'ego Sibley'a. No i to było proszenie się o kolejną bramkę Birmingham City. Strzelił ją nikt inny jak znowu Lukas Jutkiewicz. No i znowu 87. Minuta i 88. minuta on wprowadza Patryka Roberta i Kamila Jużwiaka. To jest zachowanie napastnika, byłego, byłego świetnego napastnika, i takie zwlekanie z ofensywnymi zmianami, kiedy nie ma się wyniku, który cokolwiek gwarantuje, bo umówmy się, że ten remis z Birmingham City tylko iluzorycznie poprawiałby sytuację derby w tabeli, oczywiście jeden punkt to lepiej niż, niż nic, aczkolwiek nie byłaby to jakaś ogromna zmiana, no a ta bierność Wayne'a Rooney'a no moim zdaniem to kosztuje ich właśnie punkty w tych, w tych ostatnich spotkaniach i ja cały czas myślę, że w takiej bezpośredniej walce, fajnie jakby ta walka stoczyła się właśnie z Sheffield Wednesday w ostatniej kolejce, no ale myślę, że oni są w stanie przegrać tą bezpośrednią walkę, trzymanie i nie zdziwiłbym się, jeżeli tak będzie. No i jedynym, jedynym takim faktycznie jakimś game changerem w tej sytuacji mogłoby być to, że Wayne Rooney jednak gdzieś tam pod garniturem będzie miał koszulkę meczową i spodenki i będzie w stanie się przebrać w trakcie spotkania i wyjść na boisko, bo jednak klasa tego piłkarza pewnie jeszcze gdzieś tam w nim drzemie i mógłby samodzielnie odmienić losy spotkania. Może do Ryan'a Gigsa zadzwoni, jak się szybko przebrać i Wejść na boisko w trakcie, w trakcie meczu, chociaż w sumie w tej chwili z to może nie jest dobra osoba kontaktowa. Czy w ogóle pojawiło się takie pytanie, czy Wayne Rooney powinien dokończyć ten sezon jako menedżer derby? I to jest, moim zdaniem, bardzo dobre pytanie, bo w większości przypadków, w większości klubów, w większości menedżerów w takiej sytuacji jednak menedżer pożegnałby się z pracą, no bo są w bardzo dramatycznej sytuacji. Nie powinni się w ogóle znajdować na 21 miejscu w tabeli i drżeć do ostatniej kolejki o to, czy się utrzymają, czy nie. Natomiast wszyscy dobrze wiemy, że Wayne Rooney jest no, niedoświadczonym menedżerem. Takim, któremu powinno się dać czas, i takim, który no, był w tym klubie już od jakiegoś czasu, był jego kapitanem, był trochę kreowany na, na, na tego menedżera. Też nie on za wszystko odpowiada, bo wiemy, że tam nad nim jest jeszcze Steve McParen, który jest dyrektorem do spraw sportowych w całym sztabie szkoleniowym. Też mamy kilku innych byłych piłkarzy, jak Liam Rozenior czy, czy Shea Given. Natomiast z jednej strony, właśnie można powiedzieć, że, że właśnie dlatego jeszcze Rune jest menedżerem derby, a z drugiej strony możemy właśnie powiedzieć, dlaczego Rune jeszcze jest menedżerem derby, skoro jest właśnie niedoświadczony w prowadzeniu jakiejkolwiek drużyny. Nie wiadomo do końca, jak tam się te obowiązki rozkładają. Po drużynie widać po prostu, że ona też nie ma jakiejś takiej mega woli walki. Może to jest trochę oklepane i tutaj nie rzucam jakimiś konkretnymi liczbami, co mimo wszystko wolę niż, niż takie oklepane slogany. Natomiast rzeczywiście po prostu w tej drużynie brakuje determinacji. Jeżeli ja sobie włączam mecz derby, a chwilę później patrzę na skróty spotkania Rotherham czy Wade, no to widzę po prostu dwie różne drużyny i mimo, że Derby ma trochę więcej doświadczenia i trochę więcej umiejętności, to nie wygląda wcale na drużynę lepszy, lepszą i lepiej zmotywowaną, bardziej zmotywowaną od tych dwóch, które wymieniłem. Derby gra w tej chwili piłkę Kazim Próbuj i Tom Lawrence Uderz z dystansu. To są dwie rzeczy, które oni w tej chwili potrafią zaoferować ofensywnie w tych swoich meczach. Ja naprawdę czarno widzę to, co, to, co może się tam wydarzyć pod koniec sezonu. Wiemy też, że ta sytuacja z nowymi Właścicielami wciąż jest niejasna, znowu jest niejasna i to, czy Moel Morris sprzedał klub, czy chce sprzedać klub, czy sprzeda klub, to są pytania, na które wciąż nie znamy odpowiedzi. No i myślę, że Wayne'owi łatwiej pracowałoby się, gdyby wiedział, na czym stoi i gdyby sytuacja za kulisami była jasna i klarowna. Czy Wayne Rooney powinien dokończyć ten sezon? No, pewnie tak. No, już w tej chwili jest zdecydowanie za późno na jakiekolwiek zmiany, ale kojarzę, że cały czas świetne recenzje zmieniał tam, zbierał tam wspomniany już przez ciebie Liam Rozenior, więc. Myślę, że on byłby taką oczywistą oczywistą postacią, która mogłaby przejąć tę schedę po Runeju, no albo Steve McLaren, który gdzieś tam już doświadczeniem na pewno na pewno dominowałby nad, nad wszystkimi młodszymi kolegami, którzy w tej chwili bawią się w pociąganie za sznurki w pierwszej drużynie The Rams. No z jednej strony przykro będzie bez, bez derbykanty w Championship, a no z drugiej strony patrząc na to, jak oni grają i jak radzą sobie bez Krystiana Bielika, bo o tym też trzeba wspomnieć, że te wszystkie problemy derbykanty zaczęły się wtedy, kiedy Polak Doznał kontuzji i wypadł już do końca sezonu, o czym też już wspominaliśmy tutaj niejednokrotnie. Zobaczymy, jak to, się, jak to się wszystko potoczy. Jeżeli macie też swoje zdanie na ten temat, to dajcie znać w komentarzu, czy Waszym zdaniem spadnie Derby County, czy spadnie Rotherham United. Kogo wolelibyście, kogo wolelibyście zobaczyć w Championship w przyszłym sezonie, a kogo może niespecjalnie. Z naszej strony dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękujemy Wam za wszystkie pozytywne recenzje, które jak zawsze spływają do nas po każdym odcinku 6. Ligi Europy. Zawsze. Wszystkie pytania, które pojawiły się na Twitterze, na nasze Twittery zapraszamy serdecznie. Podlinkowane są też w opisie. Razem ze mną tradycyjnie był Maciej Łaszkiewicz. Dzięki. W ogóle nagrywamy to po meczu Ligi Mistrzów Real z Chelsea. Chciałbym tylko przypomnieć, że Mason Mount jeszcze dwa lata temu grał w Championship, więc warto tę ligę śledzić. Zdecydowanie. No Ja odpuściłem sobie mecz Ligi Mistrzów, bo Brentford grało z Rotherham, także <laughs> są, są, pewne, są pewne priorytety w życiu. No z, moje, z naszej strony. To w tym odcinku wszystko. Jeszcze raz zapraszam serdecznie do sprawdzenia naszego przewodnika kibica playoffów w sezonie 2020-2021. A my słyszymy się już przy następnej okazji. Nie będę mówił, kiedy to dokładnie wypadnie, bo te nasze odcinki mogą trochę pojawiać się nieregularnie w najbliższej przyszłości. A to wszystko przez to, że zaczynamy playoffy. Być może będziecie słyszeli nas troszeczkę częściej. Dzięki za uwagę i do